Dzień dobry, kochani, witam Was na kanale Gabriela Scorpio Tarot i zapraszam na czytanie tarot codzienne. 10 listopada 2023 roku, czytanie z intencją dla wszystkich, którzy dzisiaj lub jutro, 10 listopada, natrafią na to czytanie. No to będzie, kochani, z intencją dla Was, czytanie ogólne dla wszystkich i to też dla naszego najwyższego dobra, moi drodzy. Sprawdzimy jeszcze wibracje dnia urodzona, urodzenia dla osób urodzonych 10 dnia miesiąca. W tym dniu rodzi się najwięcej przywódców i u ludzi niezależnych, którzy idą przez życie swoją własną drogą bez uciekania się do pomocy innych. Osoby te posiadają szeroki wachlarz zdolności i cech sprzyjających osiąganiu sukcesów w każdej dziedzinie. Odznaczają się bardzo silnym charakterem, a przy tym są zaborczy. I emanuje z nich pewność siebie, siła woli i poczucie własnej wartości. To tyle o urodzonych 10 dnia miesiąca, a teraz zaczynamy tarot codzienny, co na jutro 10 listopada 2023 roku, z intencją najwyższego dobra dla nas wszystkich, co dla nas. O, 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 ho, 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 ho. o, ho, ho, To jeszcze nie 6 grudzień, to jeszcze nie Mikołaj. Jeszcze nie. Dobra. Karty już wystrzeliły, wystrzela, wystrzelają? No. Powiedzmy. E, praca i finanse. trzy buławy. trzy buławy. Dom i relacje. Dwie buławy. Co nieoczekiwane? Co nieoczekiwane? Cztery pentakle, twoja rola cesarzowa, i y, wynik lub wskazówka buław I as buav. A w tle sześć y, Buław, trzy pentakle i siedem i siedem buław. Sześć Buław, trzy pentakle i siedem Buław. Moi drodzy. To tło mówi nam, sześć buław mówi nam przede wszystkim o zwycięstwie, kochani, o tym, że Wasze ambicje zostają zaspokojone w jutrzejszym dniu i w zasadzie każde przedsięwzięcie może zakończyć się sukcesem. Będziecie musieli oczywiście na to zapracować, tak? Będziemy musieli na to zapracować, aby... ale osiągniemy więcej niż się spodziewamy. Bądźmy śmiały, od, śmiali, odważni, bo tym razem na pewno się opłaci. To jest dobra wiadomość. Że tym razem na pewno się opłaci. E, trzy pentakle. Tutaj należy użyć z wszystkich swoich umiejętności do odniesienia korzyści. I w siedmiu. E, dlaczego? Dlatego, że w siedmiu buławach przychodzi e, zawieść e, otoczenia, zazdrość innych, tych, którzy są mniej zdolni. E, moi drodzy, no ale tutaj jest pokonanie tej konkurencji. Tu jest w sześciu buławach w ogóle wybranie kogoś spośród wielu lub ktoś wybrał was pośród wielu albo wy yy, yy, albo wam udaje się zdobyć względy osoby o której ubiegacie się i tutaj czujecie się jakbyście wygra, wygrali los na loterii. No, takie może być jutro uczucie dla części z was, dla innych z was. Zazdrość, zawiść albo wasza, albo otoczenia, no, albo konkurencji, tak? No tutaj ktoś. Yy, przy tasowaniu też wypadła siódemka mieczy podczas tasowania, więc albo ktoś kogoś może jutro komuś skraść, albo są, mają miejsce jakieś zakulisowe, zawalowane, jakieś działania, które no, no, nawet jakaś zdrada, bo tam może być zdrada, oszustwo, manipulacja w dniu więc trzeba uważać na takie osoby, na takich manipula manipulantów i manipulatorki. Co mamy tutaj w obszarze domu i, przepraszam, w obszarze pracy i finansów? Mamy trzy buławy i moi drodzy, to jest właśnie ten czas wytężonej pracy. Co sześć buław potwierdza nam w tle, ale pamiętajcie, że przy odpowiednim wykorzystaniu tego czasu, jeśli dobrze ustalicie priorytety, na pewno to, co trzeba jutro zrobić, i to, co jest konieczne faktycznie jutro do zrobienia, to można liczyć na znaczne korzyści, na sukces finansowy, nawet można liczyć jutro na awans. Może jutro jest wskazane planowanie i działanie oraz wcielanie w różnego typu pomysłów w życie, bo trzy buławy mówią o wcielaniu tych pomysłów w życie. A więc jeżeli coś planujemy, to to robimy. Działamy. Tu jest wdrażanie działania w życie. Jutro może ktoś zdecydować się na zarejestrowanie firmy, na tworzenie firmy od podstaw, na rejestrowanie działalności. Może ktoś zdecydować się na budowę domu, na przykład albo na ruch naprzód, krok do przodu w rozwoju swojej kariery zawodowej, w rozwoju swoim osobistym. Możecie jutro uczestniczyć w szkoleniach albo zechcieć uczestniczyć, zapisać się na szkolenie, doskonalić się. Możecie też. O uzyskać albo jakąś premię, albo wyróżnienie, nagrodę, jakieś odznaczenie. To jest bardzo dużo a jutro Wasza dokładność i skrupulatność w działaniach i możecie za to też zostać właśnie zauważeni, odznaczeni, wynagrodzeni w jakiś sposób. Tu jest triumf, tak? W, szuś, w sześciu buławach jest triumf, triumf i tutaj faktycznie wytriumfujecie jutro. W obszarze domu i relacji jest dwójka buław. Tylko zanim jeszcze sobie wrócimy do tej trujeczki buław do obszaru zawodowego i finansowego. Jeżeli wy dokonaliście jakiegoś wyboru, to spokojnie czekacie teraz na rezultat. I radzę robić to spokojnie i nieważne czy będziecie cierpliwi, czy niecierpliwi, to już nie będzie miało istotnego znaczenia i wpływu na ten wynik. Bo to, co już było zasiane, to teraz wystarczy na to poczekać. Z drugiej strony, to jest też dobra okazja do tego, żeby ćwiczyć swoją cierpliwość i rozwijać samokontrolę, również. Aby też strzec się jutro nieprzemyślanych działań, nieprzemyślanych czynów. No bezczynność mogłaby być frustrująca, nie pozwól, żeby sprawy szły własnym torem i nie irytuj się niepotrzebnie. Także tutaj. Spokojnie, spokojnie jutro w pracy, bo to się opłaci. Praca, ciężka płaca się opłaci jutro. Dwie buławy w obszarze domu i relacji no mówią o tym, że jest tutaj ktoś na skrzyżowaniu dróg, na rozstaju dróg, na po prostu w energii wyboru. I dokonanie właściwego wyboru jest niezwykle trudne. Przynajmniej tak wy to widzicie jutro, tak to postrzegacie przynajmniej z waszego logicznego punktu widzenia, jest niezwykle trudne, gdyż jest zbyt dużo niewiadomych. No, buławy nie odnoszą się do logicznego myślenia, one dotyczą raczej źródeł inspiracji i odwagi. Także nie, nie postępujcie jutro jak ta tak zwana wiewiórka, którą rozprasza każda, każda, nawet najdrobniejsza zmiana, i nie bądźcie też jak króliczek czyli nie bądźcie zbyt przerażeni. By zdobyć się na śmiały czyn. Także postępujcie według swych wewnętrznych przekonań i odważnie kroczcie do celu, do celu, w obszarze domu, relacji, uczuć domowników, rodziny. Strzeżcie się też stagnacji, bo buławy mówią o działaniu i nie jest to czas na bierność. E, tak, jest mowa o działaniu, ale co tak dokładnie, jeśli chodzi o obszar tej miłości. No, moi drodzy, przede wszystkim to, że żeby te działania nie pozostały jedynie w sferze myśli, bo tutaj działanie wymaga odwagi i wysiłku, żeby je wdrożyć, żeby dokonać wyboru. To może być też jakiś związek z nieruchomościami tutaj dla kogoś z was, więc dla kogoś może być sytuacja taka, że Przepraszam, dla kogoś może być sytuacja taka, że no właśnie, może być to decyzja o budowie domu. Jutro możecie w otoczeniu domowników, najbliższych z najbliższą osobą w związku, w relacji podjąć decyzję być przed taką decyzją podjęcia budowy domu. Natomiast to są wszystkie też takie inne sytuacje, w których jest konieczna cierpliwość i podjęcie tego wyboru. Jest to czas rozmyśleń, rozsterek. Dla części, dla kogoś w życiu uczuciowym pojawia się jakaś niepewność, jakieś, jakieś poczucie braku stabilizacji u boku obecnej osoby. Być może ktoś z Was odczuje taki brak stabilizacji. Jeżeli ma kogoś u boku, no jak nie ma, no to tym bardziej odczuwa brak stabilizacji. I być może pojawienie się pewnych sprzeczności, albo ktoś dostrzeże jutro różnicę charakterów pomiędzy dwiema osobami. E, może być jutro też niepewność co do wyboru partnera, obawa przed tym, aby bardziej zaangażować się w relację, w znajomość lub w danym związku, takie energie się pokazują. Nieoczekiwanie przychodzi cztery pentakle. No cóż przychodzi nieoczekiwanie. Nieoczekiwanie, jeżeli chodzi o związki, no to może się okazać, że coś trwa tak jakby z przyzwyczajenia, trwa tylko dlatego, że ktoś tego nie zakończa, nie zakończył że ktoś to ciągnie jakby tak, nie ma tutaj nie ma tutaj cech takich mówiących o faktycznym związku, faktycznej relacji może jest dużo napięć wewnętrznych, które właśnie są spowodowane brakiem co do pewności uczuć partnera to są podobne energie jak w trójce buław no to nieoczekiwanie. Tu niby w tym oczekiwanie, ale jutro może się nieoczekiwanie, możecie się nieoczekiwanie dowiedzieć, że jeżeli w trzech buławach wy się tak czuliście, wy się tak czujecie jutro, to się możecie też jutro nieoczekiwanie dowiedzieć, że druga osoba też tak się czuje, że druga strona też się tak czuje, że nie jest po prostu, nie ma pewności, co do uczuć waszych, no to tak jak wy byście nie mieli pewności, co do uczuć drugiej osoby, i ta osoba też nie ma pewności, co do Waszych uczuć. Czyli po prostu pomiędzy Wami nie ma zaufania. I tyle. Nie ma zaufania, jest niepewność, są rozterki, jest rozstaje dróg, jest tutaj, tutaj pokazuje cztery monety nieoczekiwanie. Być może albo po podjętej jakiejś decyzji, albo poprzez ten brak wyboru, tutaj, że ktoś nie chce wybrać, nie chce dokonać wyboru. A pamiętajcie, że brak decyzji to jest też decyzja, bo brak decyzji jest decyzją, że nie podejmuje decyzji i też ponoszę za to konsekwencje. Trzeba się liczyć z odpowiedzialnością. Tych konsekwencji. I teraz, no, tak to wygląda, że nieoczekiwanie okazuje się, że tutaj ktoś nie chce podjąć decyzji lub nie podejmuje decyzji, i wychodzi to, jakby kontekst bycia z kimś w relacji, w związku w znajomości z wyrachowania. Tak, jakby jedna osoba była pod przymusem, albo po prostu jest to po prostu czyste wyrachowanie. Ktoś jest w jakimś układzie i nie wie, że to jest układ, albo się jutro przekonuje, że to jest układ, właśnie dlatego, że ktoś nie chce podjąć decyzji to jest to mocno pokazane, że, że no jakaś, jakiś związek, relacja nie idzie do, do przodu, nie wchodzi na wyższy etap. Może ktoś stawia, stawiał wcześniej sytuację na ostrzu, ostrzu noża, albo po prostu chciał, ktoś oczekiwał od kogoś jakiejś decyzji, a tu ktoś nie umie podjąć tej decyzji, nie chce podjąć decyzji. Po prostu chce, żeby było tak, jak jest. A teraz na przykład jest, no nic nie ma na przykład, albo ktoś myśli, że jest w relacji, a w niej nie jest. Jest w jakimś układzie, jest w jakiejś może. Może to nie jest miłość, może to właśnie no, pytanie, czy ktoś powiedział, czy kocha w ogóle. Bo może to nie jest miłość, może to ktoś traktuje jako koleżeństwo, jako przyjacielstwo, jako... jako nierelację dwojga ludzi taką, która niesie za sobą konsekwencje, odpowiedzialność i po prostu to nie jest partnerstwo, to nie jest relacja. Tak by to wyglądało. I ktoś tutaj jutro... Yy, Pomimo, że nie chce podjąć decyzji, to właśnie tym swoim brakiem decyzji pokazuje, że nie ma tutaj pewności co do uczuć drugiej osoby, nie ma pewności co do tego, czy to jest w ogóle relacja lub związek. Jest to czyjeś wyrachowanie. Jeżeli chodzi o cztery monety, jeszcze o stabilizację. Tutaj nieoczekiwanie może ktoś jutro dostać stałą ofertę pracy. To nieoczekiwanie może być taka praca na stałe, albo może się utwierdzić w tym, jeżeli jakąś współpracę zaczynacie, czy nie wiem, czy rejestrujecie firmę, że to będzie stałość, że to, że to, wada, że to da Wam stałość, stabilizację pod względem finansowym. Moi drodzy, jutro nieoczekiwanie może okazać się, że jakaś praca sprawia wam trudność, że jest coś trudnego w jej wykonywaniu, albo po prostu, że to jest trudna praca. Ale przynosi ona dobry rezultat. Może się okazać jutro nieoczekiwanie, że dobrze zorganizujecie swoją pracę, dobrze się zorganizujecie, jest szansa na pomnożenie majątku. Hmm chcecie pomnażać majątek, ale chcecie pomnażać majątek jakby w lęku o bezpieczeństwo posiadanego majątku to jest taka jakby obawa w Was jutro o nagłą utratę pieniędzy i to jakby nie daje Wam nieoczekiwania jutro spokoju nie wiadomo dlaczego, no ale tak u części może być moi drodzy, cztery monety cztery monety też mówią o tym, że Wy posiadacie już zasób dóbr materialnych i trochę... Zrobiliście się zachłani. Nieoczekiwanie może się okazać jutro, że ktoś dostrzeże, że ktoś jest zachłanny, że gromadzi pieniądze, oszczędza czas i ukrywa swoje zdolności. I trochę tak, jakby ktoś przestaje dostrzegać, czym są w istocie te dary. I weźcie pod uwagę to, że jeżeli nie zaczniecie z nimi mądrze gospodarować, no to wasze oczekiwania nie spełnią się. Możecie zostać sami. I to dotyczy. To dotyczy właśnie, niby przez pryzmat pieniędzy, a przechodzi się do relacji, do uczuć i do bycia z drugą osobą, bo w momencie, w którym mm, nie gospodarujecie mądrze tym, co macie, nie dzielicie się tym z innymi, tylko gromadzicie dla siebie, trzymacie dla siebie, no to wasze oczekiwania nie spełnią się, zostaniecie sami, no bo nie ma wymiany, nie ma równowagi, nie ma, no na przykład. A z drugiej strony też należy nie popadać w skrajność i nie rozdawać innym wszystkiego, co się posiada. Bo możecie oddać wszystko i nie mieć już nic do zaoferowania, więc to jest ważne, żeby nie oddawać wszystkiego, żeby dawać to, co ktoś potrzebuje, jeżeli już chcecie się podzielić darami, a nie, żeby po prostu zachodziła wymiana, coś, kto, coś co ktoś nie ma i dawać coś, co ktoś ewentualnie potrzebuje, w ten sposób się dzielić, tak? No, a jeżeli nawet nie jesteście w stanie się podzielić tym, co ktoś potrzebuje, to po prostu nie dawajcie wszystkiego, tylko dajcie trochę, tak? Dajcie trochę. Co mamy tutaj? Jaka wasza rola? Wasza rola to cesarzowa. Wasza rola to cesarzowa. No i tutaj w dużej mierze, kochani, kim jest cesarzowa? Jaka wasza rola? Przesłanie cesarzowe jest tak naprawdę związane z tworzeniem i z pasją. Abyście coś tworzyli, abyście zaczęli tworzyć, nie wiem, zespół w pracy, zgrany na przykład, abyście zaczęli tworzyć coś w ogóle w pracy, abyście oddali się swojej twórczości i pasji w pracy albo w swoim hobby czy w swoim zainteresowaniu. Tutaj dużo dzieje się też w obszarze relacji i uczuć, więc to może być przesłanie na to właśnie, żeby tworzyć związek, tworzyć relacje żeby to nazwać związkiem, nazwać relacją, ale żeby to nazwać relacją czy związkiem, to trzeba to tworzyć. Trzeba to chcieć utworzyć. Chcieć przede wszystkim podjąć taką decyzję, tak? Także macie szansę zainicjować jakiś projekt, yy, macie szansę zainicjować yy, tak naprawdę jakiś związek, jakąś relację. Macie szansę zainicjować i pokazać, że jest uczucie i sprawować nad tym taką opiekę, taką pieczę, taką troskę, tak? ciepło, zrozumienie, wykazać się też ciepłym zrozumieniem, to jest jakby Twoja, Wasza rola jutro. Zaakceptować i uszanować znaczenie zmysłów tego świata, materii oraz przyrody. Zwrócić uwagę na zdrową równowagę i nie pozwolić, by Wasze uczucia i działania stały się jakimś natręctwem lub narzucaniem kontroli. Nie działajcie też zbyt... Nie bierzcie na swoje barki zbyt dużo, bo zaczniecie działać chaotycznie. Pamiętajcie, że wszystko wymaga uważnej pielęgnacji, by nie zakłócić piękne działania, funkcjonowania, czy to w przyrodzie, czy to w relacji, czy to w pracy, czy to na płaszczyźnie właśnie zawodowej. W cesarzowej jest troska, opiekuńczość, jest zrozumienie, jest empatia też, jest posiadanie, tu jest duża obfitość. Tu jest duża obfitość, tu jest posiadanie przede wszystkim. W wyniku lub w, w wyniku, moje drogie, moi drodzy, w wyniku lub w wskazówce na dzień jutrzejszy jest Asbuław. No a wiecie, czym jest Asbuław? Nie trzeba chyba przypominać, nie? Czym jest Asbuław? Wiedzą wszyscy? Żartuję, już mówię. Moi drodzy, azbław mówi o tym, aby chwytać każdy dzień. Tak, w ogóle. Ale oczywiście to nie tyle. Wiedzcie, że w tej chwili okoliczności Wam sprzyjają. Otrzymaliście dar, pomysł, plan, szansę, okazję, bo az jest szansą. Az jest Az jest szansą, jeśli szansę podejmiecie, zaangażujecie się, no to jest szansa na realizację, na manifestację. Jeśli nie podejmujecie buławy, no to nie realizujecie tej szansy, nie realizujecie tego pomysłu, po prostu nie korzystacie z szansy, tak? Tak więc as mówi o tym, żeby skorzystać z tej szansy, odnosząc się do niej z wiarą i z wdzięcznością, więc nie dość, że trzeba w to wierzyć, to jeszcze powinno się być wdzięcznym. Musicie być świadomi konsekwencji zignorowania okazji i nie podejmowania żadnych działań, no właśnie. Działań i decyzji świadomie nie podejmowania żadnych działań bo as buław jest darem, który wymaga od obdarowanego właściwych czynów to nie jest jak z każdym asem to jest szansa na działanie i moi drodzy ta szansa jest dla Was nieprzypadkowa także pamiętajcie o tym, że to jest duży zasób silnej woli, która powinna zostać wykorzystana Tutaj jest być może duży zasób zdolności przywódczych. Tu można stać się autorytetem, tu jest się zdolnym zgromadzić wokół siebie inne osoby, mm, właśnie, które będą miały podobne cechy jak wy, ale, moi drodzy, to przede wszystkim e, wynik dla samotnych e, to jest e, nowy związek. Azbuław mówi o pojawieniu się nowego związku, nowego uczucia. No pytanie, co z tym zrobicie jutro? Dla osób, które są w relacjach, w związkach, to oznacza nowy okres. No więc miejmy nadzieję, że ta decyzja została podjęta właściwie, bo Trochę ta decyzja mówi o tym, że ktoś decyduje się na, na relację, na związek w ogóle, a inni z Was mają nowy etap w swojej relacji, w swoim związku. Asbuław mówi o wysokim poziomie porozumienia, wkładanego też i zwiększa zaangażowanie, wkładane też w związek, w relacje. tu jest jakiś nowy pomysł, nowa szansa, pozytywna energia dla relacji związków i dla singli, zachęta do aktywności i działania w kierunku ulepszenia życia uczuciowego. W ogóle, moi drodzy, to jest bardzo pozytywne przesłanie dla finansów i dla pracy zawodowej. Sygnalizuje nowe, obiecujące znajomości, właśnie tak jak wcześniej mówiłam, może to zaprocentować w sferze zawodowej. To jest dobry moment na to, żeby rozpoczynać nowy projekt, czyli podejmować nową pracę. Może pojawić się nowa oferta pracy, współpracy, zarejestrować firmę, zakładać działalność, decydować się na, za, na budowę domu, na przykład może to być decyzja o projekcie domu też pojawia się tutaj szansa zdobycia również nowych umiejętności pamiętacie, chcieliście się tam doszkalać i tak dalej, skupiać też na właśnie na szkoleniu, doskonalaniu swoich umiejętności więc jest na to szansa, jest to w wyniku czynione moi drodzy, dla niektórych może się okazać, że jest jakiś spadek pieniężny albo inny prezent, czy dobra okazja, która jest Wam jutro przeznaczona Także dziękuję. I do następnego razu. Buziaki, papa.